Hej, hej, hej! Kontynuujemy temat prehistorii. Ostatnio mocno mnie ponownie bierze na klimaty związane z dinozaurami. I tak oto kupiłem sobie kolejną figurkę z Hammond Collection, serii obejmującej nieco bardziej kolekcjonerskie wydania figurek dinozaurów i nie tylko. Przed wami Hammond Collection Ankylosaur. Najpopularniejszy spośród dinozaurów pancernych, najlepiej kojarzony wśród laików, jak i znawców prehistorii. Może nie najpopularniejszy dinozaur tak ogólnie, a szkoda, bo zdecydowanie zasługuje na więcej. Jako żywy czołg na nogach stanowi moim zdaniem fascynujący przykład tego, jakie ciekawe mechanizmy obronne wykształcają w drodze ewolucji roślinożercy. Na przykład takie jak naturalna zbroja. We franczyzie Jurassic World najbardziej znanym ankylosaurem jest chyba Bumpy, będąca maskotką bohaterów serialu Camp Cretaceous, obóz kredowy, ale Bumpy ma swoje zabawki, natomiast ten kolega tutaj to całkowicie anonimowy ankylosaur. Pysk w tłumie, można powiedzieć. No w końcu w filmach również ten dinozaur się przewinął. Pierwsze wrażenie po wyjęciu figurki z pudełka. Jest to naprawdę masywny kloc. Solidna, nabita plastikiem kolubryna, która swoje waży. Zupełnie jak zwierzę, które ma oddawać. Dinoś absolutnie nie sprawia taniego wrażenia. Jest ciężki i dobrze pomalowany. Poziom wykończenia jest moim zdaniem w pełni zadowalający. Pewnie jakiś zapalony customiarz zrobiłby to jeszcze lepiej, poprawiłby co i owo, ale tak jak jest i tak jest dobrze. Ciało zostało fajnie pocieniowane w niektórych miejscach dla realizmu. No w sumie fabki brakuje tylko trochę na nogach i brzuchu, jednolicie beżowym. No ale hej, nikt raczej nie będzie eksponować figurki leżącej na grzbiecie. Głowa wyszła świetnie, wystarczy spojrzeć na te wszystkie pokrywające ją bruzdy, guzy i kolce, żeby się o tym przekonać. Wysoka jakaś malowania. Oczka zaznaczone jedynie czarnymi kropkami, no ale są one tak malutkie, że raczej nie ma sensu ich dodatkowo podkreślać. Oczywiście, jako że jest to figurka pozowalna, mamy tutaj punkty ruchu, stawy kulkowe tuż pod łebkiem oraz w szyi, także dinoś może pięknie ruszać głową na boki, również w dół celem poskubania trawki oraz w górę, co by popatrzeć na chmurki. Jest też otwierany pysk, tylko że no nie powinno się przesadzać z jego rozwarciem, ponieważ jeśli się z tym przesadzi, to efekt nie wygląda ładnie, trochę jakby biedaka męczył jakieś nowotwory. Także lepiej ograniczyć się do takiego kąta, jak na zaprezentowanym ujęciu. Pancerz na grzbiecie został zrobiony po prostu fantastycznie. Wszędzie mamy nieregularną powierzchnię grubej skóry, poprzecinaną masywnymi kolcami. Te na górze są wykonane z twardego plastiku, natomiast boczne to gumowate tworzywo. Logiczne, te akurat byłyby podatne na złamania podczas ewentualnego upadku z góry. Drażni jednak jedna rzecz. Najmniejsze wyrostki na ciele dinozaura, te na ogonie, nie zostały pomalowane. No szkoda, bo przez to niestety trochę się odcinają. Zawsze byłaby to robota dla tych, którzy lubią przerabiać, przemalowywać swoje figurki, dobrać odpowiednią farbę i to pomalować, no chyba nie byłoby trudne. Sam zamierzam to zrobić w najbliższym czasie. Fajna jest za to ruchomość ogonka. U większości dinozaurów z Hammond Collection ogony są półsztywne, wyposażone jedynie wewnętrzne drut do wyginania. Tutaj natomiast mamy cztery ruchome segmenty, każdy na stawie kulkowym, więc chwostem da się swobodnie wywijać. Szkoda tylko, że nie da się go bardziej unieść, ale i tak jest dobrze. Ogon kończy oczywiście charakterystyczna kostna buława, potężna naturalna broń. Również ładnie zrobiona, znajdują się na niej fajne przejścia kolorystyczne. Nogi niestety nie odginają się na boki, ale możemy nimi ruszać w przód i w tył. Są stawy łokciowe oraz ruchome stopy. Tym ostatnim przydałoby się jeszcze podmalować pazury. Na pewno będzie to wówczas lepiej wyglądać. Mając tyle punktów ruchu, możemy oczywiście popozować naszego ankylozaura. Radzi sobie z tym nieźle, jak na takiego ziemniaka na nogach. Przydałoby się tu jeszcze może rozdzielenie tłowia na dwa segmenty, żeby dinek mógł się bardziej wygiąć tak w rogalika. Dodałoby to na pewno dynamiki, no ale jest jak jest i trzeba się z tego cieszyć. W odpowiednich warunkach, balansując ogonem i odpowiednio wszystko wyczuwając, da radę nawet zrobić pozę ze stójką. Prawdziwy ankylozaur chyba by czegoś takiego nie zrobił, no ale przyjmijmy, że ten potrafi sięgnąć po liście na wyższych gałązkach. Trochę porównań. Obok Indoraptora z jednej z regularnych serii figurek Jurassic World, oczywiście razem z Rexy, przy której ankylosaur wydaje się malutki, coś mniej oczywistego, czołg prehistoryczny obok Lego czołgu AAT z odległej galaktyki i na koniec czysto formalnie gaść moich innych ankylosaurów, a nie ma tego dużo. Legowa malutka Bumpy, legowy ankylosaur z Dinosaurs z 2001 roku oraz Transformers Legacy Scar. Reasumując, świetna figurka. Według mnie prawdziwy must-have dla fanów prehistorii i tego konkretnego dinozaura. Jedynym większym mankamentem są częściowe niedomalowania, które da radę samemu poprawić w razie czego. Poza tym jest to mega solidny produkt, ładna i dobrze wykonana figurka. Strasznie mnie cieszy, że obecnie da się wyrwać tyle nowocześniejszych, pozowalnych i lepiej odzwierciedlających prehistoryczne zwierzęta zabawek. Duży krok naprzód w porównaniu do mojej kolekcji koślawych, gumowatych dinozaurów z dzieciństwa, które swego czasu i tak uwielbiałem. Ale teraz mamy inne czasy. I dobrze. I tym pozytywnym akcentem pozwolę sobie skończyć na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.